Witam Państwa. W dzisiejszym komentarzu chciałbym głównie skoncentrować się na analizie indeksu S&P 500. Przedstawię Państwu dzisiaj aż trzy wykresy, no, po to tylko właściwie, żeby dokładnie wyeksponować, wyszczególnić te rzeczywiście istotne strefy cenowe Fibonacciego, no i nakreślić ewentualne scenariusze, które mogą zaistnieć w przypadku przełamania którejś z tych istotnych stref cenowych Fibonacciego. W pierwszej kolejności na pewno należy podkreślić tę kwestię naruszenia tej eksponowanej ostatnio przeze mnie wiarygodnej wewnętrznej linii trendu, która swoją drogą może też być traktowana jako linia szyi i potencjalnej formacji głowy z ramionami. Zgodnie z wczorajszą sugestią, po zanegowaniu, po naruszeniu tej linii indeks wyhamował w rejonie zniesienia 113%, ale pamiętamy, że w tym właśnie rejonie cenowym koncentrują się również projekcje formacji, symetrycznej formacji ABCD, mającej charakter wzrostowy. Tak więc indeks amerykański dotarł wczoraj do ważnego wsparcia i rzeczywiście w tym rejonie popyt uaktywnił się. W moim odczuciu jednak dopiero w przypadku zanegowania strefy 1392-1395, ponownie analizuję wykres skali dziennej, indeks mógłby powrócić na ścieżkę jeszcze swojego macierzystego trendu wzrostowego. Proszę zwrócić uwagę, że ten zakres ma także taką swoją dodatkową podbudowę w postaci przełamanej już linii kanału trendowego, i przede wszystkim przebiega tutaj niebieska median line. Z pewnością takim bardzo niepokojącym sygnałem byłoby, o czym już wielokrotnie wspominałem, zanegowanie strefy 1345-1349. W takim przypadku spodziewałbym się, to jest kolejny wykres w skali dziennej, spodziewałbym się kontynuacji ruchu spadkowego. No i tutaj właśnie posiłkując się tym wykresem chciałbym wyeksponować kolejny według mnie istotny węzeł popytowy 1317-1321. Tak się ciekawie złożyło, że dokładnie w tym wąskim korytarzu cenowym wypadają projekcje formacji X ABCD. Koncentrują się tutaj również aż trzy zniesienia wewnętrzne: 30, 38,2, 127,2, wygenerowane właśnie na bazie tych historycznie istotnych punktów zwrotnych. Czyli również mamy do czynienia z istotnym obszarem wsparcia, według mnie mającym charakter już średnioterminowej zapory popytowej. Podsumowując, na pewno niepokojącym sygnałem byłoby, tak jak podkreślałem wcześniej, zanegowanie tego wsparcia 1345-1349. Gdyby pod naporem podaży ten zakres rzeczywiście ugiął się, fala przeceny powinna wyhamować dopiero w rejonie 1317-1321. Jest to w tej chwili kluczowa zapora popytowa, z którą osobiście traktuję już jako średnioterminowe wsparcie na wykresie indeksu S&P. Z niepokojącą sytuacją mamy także do czynienia na WIG-u 20, który ponownie przetestował dzisiaj znaną nam już zaporę popytową 2157-2164. Z racji takiej ogólnego negatywnego sentymentu panującego dzisiaj w Europie, obóz byków pomimo porannych prób nie jest w stanie wykreować właśnie z tego rejonu cenowego ruchu odreagowującego. Dlatego musimy się liczyć również z możliwością przełamania tego wsparcia, co implikowałoby prawdopodobnie ruch w kierunku węzła popytowego 2120-2126, zbudowanego na bazie zniesienia 88,6 tego poprzedniego silnego impulsu popytowego. Dziękuję bardzo.